przede wszystkim na zdrowie i no i mistrzostwo świata, nie? Wydaje mi się, że forma życia. Znaczy dla mnie bardzo dużo walka dla mojej publiczności, czyli dla Szczecina. Już wiele razy powtarzałem, że jestem prawdziwym Szczecinianinem. Tutaj się urodziłem, to jest moje miasto, tutaj naprawdę mam wielu kibiców, wielu ludzi przychodzi oglądać moje walki, wiele walk też tutaj stoczyłem i jakbym mógł, to najchętniej walczyłbym tylko i wyłącznie w Szczecinie. Wiadomo to, że to jest walka wieczoru, to jest taki dodatkowy smaczek, jest to dla mnie ogromna radość, że jest to takie wyróżnienie dla mnie, ale niezależnie od tego, czy by to była walka wieczoru, czy nie, bo na dużych galach też się biłem, powiedzmy gdzieś w środku stawki, czy na KSW, czy na FN-ie. I wyżej, i niżej, i najważniejsze, że po prostu walczę w Szczecinie. Zauważyłeś, że ty najchętniej biłbyś się w Szczecinie, bo i KSW, i FN sięgali po ciebie właśnie po to, żeby poza twoim jakby zapleczem fajterskim, to głównym atutem było to, że ty przyciągasz naprawdę ogromną rzeszę kibiców, to powiedz mi, ilu kibiców twoich będzie zasiadało na ławkach w amfiteatrze? Jeszcze do mnie ludzie dzwonią, ale już odsyłam ich jakby do mojego brata, bo już nie jestem w stanie sam tutaj sprzedawać. No, wydaje mi się, że bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo, ale tak w liczbach nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Myślę, że może bardziej po gali coś powiem bardziej w liczbach, ale tam na KSW czy na FN-ie to udawało się po 1000 biletów sprzedawać, więc chyba na fajnie jednym nawet więcej, więc no dużo jest tych kibiców, bardzo się cieszę, bardzo im dziękuję i ci, którzy może jeszcze nie są do końca zdecydowani, to jeszcze są, zapraszam. Robina, to twój rywal, prześledziłeś jego pojedynki, bo chyba największym zagrożeniem będzie parter z jego strony, czy ty jesteś na to gotowy, bo mówisz forma Mistrzostwa Świata, więc podejrzewam, że w tym aspekcie też również jesteś przygotowany. Tak, powiem szczerze, że prześledziłem jego walki, przeanalizowaliśmy go z całym teamem. Mega się jaram, że jest parterowcem, bo jak dobrze wiecie, wywodzę się z brazylijskiego jiu-jitsu, kocham tą dyscyplinę i dopóki jeszcze tak nie startowałem mocno zawodowo w MMA, to cały czas startowałem w zawodach jiu-jitsu, brazylijskiego jiu-jitsu i ADCC i tam też udawało się osiągać tam powiedzmy medale na rangach mistrzowskich. Więc mega się cieszę, że mogę z tak mocnym, utytułowanym zawodnikiem się zmierzyć, który właśnie reprezentuje ten parter. Będę mógł sprawdzić swój parter i tak, przygotowałem się pod niego, jestem gotowy. Wydaje mi się, że wszystko co mogłem to przerobiłem i zobaczymy w środę. Ta walka odbędzie się w catchweightie do 89 kg, to znaczy, że w przyszłości będziesz chciał wchodzić do kategorii średniej? Tak. Mamy taki plan, że chcielibyśmy spróbować zejść do tej kategorii średniej, bo zawsze wydawało mi się, że trochę małym jestem tam ciężkim, a patrząc teraz, jak ta waga mi pięknie schodzi, robię to z dietetykiem, jestem cały czas powiedzmy pod ścisłą kontrolą i wszystko mam jakby wyliczone, rozpisane i jadę tak naprawdę wszystko z kartki i patrząc na to, że fajnie to idzie i do tych 8-9 zrobię tą wagę, to będę próbował później robić do 8-4. Wydaje mi się, że w 8-4 będę dużym średnim i to będzie moja kategoria. Chciałbym wrócić jeszcze trochę do poprzedniego weekendu. Czy miałeś okazję obserwować swoich... Tak, oczywiście oglądałem jeszcze oczywiście Sebastian Panowski, trójka wskoczył na ostatnią chwilę. No co mogę powiedzieć, to cała trójka to są naprawdę wielcy wojownicy. Ciężko też trenuję razem z nimi na każdym treningu i też biorę duży przykład z nich. No co, Michał, mistrzostwo świata, to co zrobił, to było fenomenalne. Tak jak zawsze powtarza, że może mu zabraknąć wszystkiego, ale charakteru nigdy mu nie zabraknie. Tomek, piękna walka, Sewuś, piękna walka. Wiadomo, nie każdą walkę idzie wygrać, najważniejsze, że zostawili charakter. Wiem, że chłopaki jeszcze wrócą pomimo tej przegranej, ale walki były piękne i z tego co widziałem w internecie, kibicom się podobały, więc pełen szacun dla chłopaków. Jak w ogóle teraz wygląda twoja sytuacja kontraktowa? Czy ty dalej jesteś zawodnikiem organizacji FN, czy już po prostu szukasz gdzieś innego domu? Szczerze powiem, na tą chwilę jestem na tą środę zawodnikiem SBS i tutaj się czuję jak najlepiej. Jest to gala
mojego brata, mój brat ją organizuje razem z Katarzyną Król i można powiedzieć, że to jest taki trochę rodzinny, przyjacielski projekt. Fajnie to wychodzi, z gali na galę cały czas to się rozwija, więc póki co myślę tylko o tym. A jeżeli chodzi o takie sprawy kontraktowe, no to bardziej tutaj bym odesłał Was do mojego brata Piotra, on tutaj więcej powie. Sam do końca jeszcze nie wiem, dla mnie najważniejsza jest środa, bo to dużo mi powie. Najważniejsza jest środa, wygrana i będziemy myśleć co dalej. Na tą chwilę, z tego co dobrze pamiętam, kontrakt z Fenem się skończył. Fen, już tak ładnie wywołałeś, Łukasz Klinger ostatnio remisował walkę z Bartkiem Szewczykiem, miałeś okazję oglądać? Tak, miałem okazję oglądać i powiem szczerze, że pod wrażeniem byłem obu zawodników. Może troszkę, bo po pierwszej walce Łukasza Klingera z Kamilem Wojciechowskim troszkę był lekceważony przez ogólnie, powiedzmy tam, no, środowisko. Ja go nigdy nie lekceważyłem, bardzo mocny zawodnik, nie przyszło z nim przegrać. I naprawdę dali mega mocną walkę i dzisiaj w ogóle przeczytałem, że będzie rewanż za niedługo i mega się jaram tą walką, na pewno ją obejrzę. No co mogę powiedzieć, Łukasz, ogromny charakter, głowa z żelaza, pcha się do przodu, bardzo mocno, nie odpuszcza, nie odstępuje. No i kondycja, nie? Bartek Szczeszek super ruchliwy, dużo bije, troszkę tam już pod koniec tego kardio zabrakło. Mi się wydaje, że po tym odjęciu punktu, że to był słuszny remis, nie? Po odjęciu punktu. Teraz przechodząc do środowego wieczora, do Amfiteatru w Szczecinie. Może nie będę pytał o Twoje wymarzone skończenie, ale gdybyś miał w parterze skończyć swojego rywala, to jaka to miałaby być technika, jaką byś sobie wymarzył, żeby to była? Taka wymarzona to by była skrętówka, bo wiem, że mój zawodnik wywodzi się z technik na nogi. Więc jakbym go poddał jego bronią, no to by była wymarzona. Ale jestem przygotowany na wszystko. Też miałem walki w MMA, chyba jeszcze półzawodowe, też kończyłem dźwigniami na nogi. Ale i dusiłem, i takie dźwignie, i duszenia, i ciosy, i nokauty, i wszystko. Więc każda wygrana przed czasem będzie dla mnie ogromnym sukcesem, ale nastawiam się na ciężką walkę trzyrundową, tak jak zawsze. Pierwsza walka jakby po dłuższej przerwie. Ile jeszcze byś chciał stoczyć walk w tym roku? Najpiękniejsze, nie? A wiem, że no... Nie wiem, czy Fen się w tym roku wybiera tutaj, KSW, albo KSW chyba też na pewno się wybierze, bo też przecież tutaj piękne gale były KSW. Zobaczymy, no będziemy rozmawiać. Najważniejsza jest środa i tylko o tym myślę. Pozdrawiam wszystkich i oczywiście niezdecydowanych zapraszam na gale, bo będzie wielkie show. Końcówka biletów jeszcze jest dostępna.